Cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, a nawet niektóre rodzaje nowotworów mogą być żywione przez nasze codzienne wybory żywieniowe. W tym filmie przyjrzę się popularnym produktom, które mogą pogarszać nasze zdrowie i wyjaśnię dlaczego warto je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować z diety. Pierwsze na liście zamieściłem przyprawy w płynie. Produkty te mogą wydawać się wygodną i szybką opcją na dodanie smaku potrawom, jednak wiele z nich może przyczyniać się do pogorszenia naszego zdrowia. Tak naprawdę przyprawy w płynie mają niewiele wspólnego z prawdziwymi przyprawami, jeśli mamy na myśli różnego rodzaju rośliny przyprawowe. Wystarczy zresztą spojrzeć do ich składu. Zwykle na pierwszym miejscu w wykazie składników mamy wodę, sól, sztuczne wzmacniacze smaku, glukozę, barwniki w postaci karmelu i aromaty. Próżno tu szukać czegoś wartościowego. Pewnym problemem jest też to, że część osób nie zapoznaje się ze składem tego typu produktów i jest przekonana, że spożywa właśnie przyprawy w rozumieniu naturalnych składników roślinnych, które mają korzystne działanie. Prawda jest jednak zgoła inna. Jednocześnie tego typu produkty zawierają bardzo wysokie ilości soli. Co prawda, jednorazowa porcja takiej przyprawy nie jest zbyt duża, to i tak dostarcza ona sól. I o ile nie mam nic przeciwko soli, tym bardziej, że jest ona nam potrzebna, to jednak warto zwrócić uwagę na to, że jest ona dodawana do coraz szerszej gamy produktów. Sumując je wszystkie, wychodzi na to, że rzeczywiście nasza dieta często obfituje w ten składnik, a to nie do końca jest dobre dla zdrowia. Nawet nie chodzi mi tu o zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego. Prace naukowe dowodzą, że wysokie spożycie soli może pogarszać stan naszych nerek, a nawet zwiększać ryzyko zachorowania na raka żołądka. Od siebie jeszcze dodam, że problem ten szczególnie dotyczy osób, które jednocześnie dostarczają bardzo małe ilości potasu. A niestety wielu z nas nie spożywa zadowalających ilości tego pierwiastka. W zestawieniu uwzględniłem również napoje owocowe. I w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, że istnieje wyraźna różnica pomiędzy sokami owocowymi a napojami owocowymi. Soki owocowe to produkty w 100% przygotowane z owoców. Z kolei napoje owocowe to zwykle woda, odrobina soku owocowego oraz dodany cukier. I tu chciałbym przywołać wyniki jednej z obszernych prac naukowych, które pokazały, że częste spożywanie prawdziwych soków owocowych nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku napojów owocowych. Badacze wykazali, że regularne włączanie ich do diety wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 aż o 28%. Dlatego zachęcam Państwa do uważnego czytania etykiet, ponieważ ta, jak mogłoby się wydawać, niewielka różnica pomiędzy sokiem a napojem owocowym, w rzeczywistości ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia. Jeśli chodzi o uważne czytanie etykiet produktów, po które sięgamy, to chciałbym przejść do kolejnych produktów, jakimi są różnego rodzaju produkty proteinowe. Mam tu na myśli przede wszystkim jogurty, batony i puddingi proteinowe. Z uwagi na to, że zawierają one więcej białka, co jest wykorzystywane w przekazie marketingowym i rzeczywiście można przyznać, że jest to pewnym atutem tych produktów, to co z tego, jeżeli czar pryska, gdy spojrzymy na zawartość cukru? Tego typu produkty w jednej standardowej porcji potrafią mieć nawet 15 g cukru, czyli 3 łyżeczki. A w mojej ocenie to bardzo dużo, jak na produkt, który z uwagi na podwyższoną zawartość białka jest reklamowany jako wyjątkowo zdrowy. Dla zachowania rzetelności materiału muszę podkreślić, że w sprzedaży oczywiście znajdziemy różnego rodzaju produkty proteinowe bez dodatku cukru, których słodycz wynika z obecności bezpiecznych, naturalnych substancji słodzących, takich jak erytrytol, maltitol czy ksylitol. Warto jednak mieć świadomość, że produktów z tymi bezpiecznymi słodzikami wcale nie ma tak dużo. Dlatego jeszcze raz zachęcam, aby dokładnie zapoznawać się z produktem, po który sięgamy. Skoro mowa już o zamiennikach cukru, to dwa słowa chciałbym poświęcić produktom z dodanymi sztucznymi słodzikami, w tym głównie z aspartamem. Są one bowiem reklamowane jako dobra alternatywa dla zwykłych produktów z cukrem. Przyznam jednak, że ja jestem przeciwnikiem spożywania produktów z aspartamem. A to dlatego, że w ostatnich latach w literaturze fachowej pojawia się coraz więcej prac, które poddają pod wątpliwość bezpieczeństwo stosowania aspartamu. Jeśli chodzi o konkrety, to niektóre publikacje naukowe sugerują, że aspartam może wpływać na poziom neuroprzekaźników takich jak serotonina, co może prowadzić do zmian nastroju, lęku, a nawet depresji, szczególnie u osób wrażliwych. Poza tym istnieją przesłanki wskazujące na to, że Asparta może sprzyjać rozwojowi niektórych chorób nowotworowych. Jedna z najnowszych prac naukowych z 2023 roku wskazała na związek pomiędzy spożywaniem dużych ilości aspartamu a dwukrotnym wzrostem zachorowalności na raka żołądka i raka jelita grubego. Pewną ironią jest z kolei to, że chociaż aspartam jest często stosowany w produktach dietetycznych dla osób starających się schudnąć lub kontrolować masę ciała, to niektóre badania sugerują, że długoterminowe spożycie sztucznych słodzików, w tym właśnie aspartamu, może przyczyniać się do przyrostu masy ciała i odkładania się tkanki tłuszczowej. A zakładając, że konsekwencja jest kluczowa, jeśli chodzi o proces odchudzania, to należałoby dwa razy przemyśleć stosowanie aspartamu. Do tego badacze wskazują, że częste spożywanie produktów z aspartamem może sprzyjać rozwojowi cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego, co może mieć związek m.in. z niekorzystnym wpływem tych produktów na skład bakterii jelitowych, gospodarkę hormonalną i rozregulowanie apetytu. Na liście nie mogło zabraknąć też produktów mlecznych w wersji smakowej, czyli np. jogurtów owocowych, waniliowych czy czekoladowych. Warto mieć świadomość, że są one o wiele gorszym wyborem w porównaniu do ich naturalnych odpowiedników. A to z uwagi na to, że bardzo często zawierają one znaczny dodatek cukru. Mam tu na myśli to, że w jednym standardowym opakowaniu znajduje się nawet 20 gramów cukru, czyli aż 4 łyżeczki. To ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku zwykłego jogurtu naturalnego. Niestety część osób postrzega produkty mleczne, smakowe, zastrowe. W mojej ocenie jednak nie do końca tak jest i nie zachęcam, aby sięgać po tego typu żywność. Przygotowując się do dzisiejszego materiału, postanowiłem, że kilka słów powiem również o produktach zawierających w składzie karagen. Osobom niezorientowanym w temacie powiem, że karagen to dodatek do żywności, który ma właściwości zagęszczające, żelujące i stabilizujące. Na etykietach produktów spożywczych występuje on pod numerem E407. Możemy go znaleźć między innymi w niektórych deserach mlecznych, szczególnie tych czekoladowych, w śmietance, zarówno zwykłej jak i w wersji wegańskiej, smakowych napojach roślinnych, lodach, niskiej jakości wędlinach czy w pojedynczych serkach twarogowych. O karagenie wspominam dlatego, że w literaturze fachowej pojawia się coraz więcej prac, które wskazują, że składnik ten może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Aby nie być gołosłownym, publikacja z 2021 roku dowodzi, że spożycie karagenu może przyczyniać się do rozwoju zapalenia i uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Fachowcy sugerują, że może to prowadzić do zwiększonej przepuszczalności jelit, co ułatwia przenikanie toksyn i alergenów do krwiobiegu, a to z kolei może przyczyniać się do stanów zapalnych w całym organizmie w podsumowaniu pracy na którą się powołuje mi autorzy piszą wprost że długotrwałe spożywanie karagenu może zwiększać częstość występowania zapalenia jelit lub sprzyjać nawrotom stanu zapalnego u pacjentów zmagających się z chorobami zapalnymi jelit w tym miejscu chciałbym zaznaczyć że takie przesłanki znajdziemy w wielu innych pracach dla przykładu z jednego z opracowań z 2022 roku możemy się dowiedzieć, że karagen zaburza mikrobiom jelitowy, co również może sprzyjać pojawieniu się stanów zapalnych. Z tego też względu odradzam częste sięganie po produkty zawierające w składzie karagen. Myślę, że nie jest błędem to, że w niniejszym zestawieniu znalazła się również suszona żurawina. Wspominam o niej, ponieważ jest to chyba jedyny suszony owoc, który najczęściej występuje w sprzedaży w formie dosładzanej. Zdarza się nawet tak, że niemal 50% masy opakowania stanowi dodany cukier. W efekcie w 100 g suszonej żurawiny niejednokrotnie znajduje się ponad 70 g cukru. To najwięcej spośród wszystkich suszonych owoców. A to, że cukier jest wyjątkowo szkodliwy dla naszego zdrowia, to wie chyba większość z moich widzów. No i pomijając już sam fakt znacznej ilości cukru, warto mieć właśnie świadomość, że po prostu mało jest żurawiny w samej żurawinie. Co prawda żurawina to wysoce wartościowy owoc, ale z pewnością nie w takiej wersji dosładzanej. W tym miejscu jednak dodam, że niekiedy w sprzedaży możemy znaleźć 100% żurawinę, czyli żurawinę niedosładzaną. I jeśli zależy nam na walorach zdrowotnych, to tylko po taką żurawinę warto sięgać. Mówiąc o suszonej żurawinie, chciałbym przy okazji odnieść się jeszcze do innych owoców suszonych. A mianowicie warto zwrócić uwagę, że niektóre produkty z tej kategorii zawierają w składzie dwutlenek siarki, który jest stosowany jako konserwant, ponieważ hamuje on rozwój drobnoustrojów. Niestety nie jest to związek również obojętny dla naszego zdrowia. Dla przykładu u osób wrażliwych na dwutlenek siarki, spożycie tej substancji może wywołać reakcje alergiczne o różnym nasileniu. Objawy mogą obejmować wysypkę skórną, pokrzywkę, świąt, kichanie. Kaszel, trudności w oddychaniu, ból brzucha, biegunkę, a nawet astmę. Do tego, jako ciekawostkę powiem, że dwutlenek siarki pochodzący z żywności blokuje przyswajanie tiaminy, czyli witaminy B1. Oznacza to, że spożywając w jednym posiłku produkty zawierające dwutlenek siarki i witaminę B1, nasz organizm nie przyswoi tej witaminy. Dlatego też, wybierając dla siebie owoce suszone, dobrze jest zwrócić uwagę na to, aby nie miały one dodatku dwutlenku siarki. Tu, wturące, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/kośnik dziennik. W mojej ocenie obowiązkową pozycją na dzisiejszej liście są również ziemniaki w formie pieczonej i smażonej. Mam tu na myśli przede wszystkim frytki i chipsy ziemniaczane. Produkty te są wysoce zasobne w akrylamid, czyli niebezpieczną substancję, która powstaje naturalnie w procesie przygotowywania żywności w wysokich temperaturach, zwłaszcza podczas smażenia i pieczenia produktów bogatych w węglowodany. Zaglądając do prac naukowych możemy się dowiedzieć, że akrylamid na wielu płaszczyznach może szkodzić naszemu zdrowiu. Dla przykładu Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem sklasyfikowała akrylamid jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. Do tego badacze uważają, że akrylamid wykazuje działanie neurotoksyczne i może powodować niekorzystne zmiany w obrębie układu nerwowego. Ponadto jedna z najnowszych prac naukowych z 2023 roku dowiodła, że kobiety, które dostarczają wraz z dietą dużej ilości akrylamidu, cechują się wyższym ryzykiem pojawienia się cukrzycy typu drugiego średnio o 13%. Poza tym eksperci wskazują, że akrylamid jest cząsteczką o działaniu prozapalnym i może wzniecać stan zapalny w naszym organizmie. Wspominam o tym, ponieważ przewlekły, ogólnoustrojowy stan zapalny stanowi podłoże dla rozwoju wielu chorób metabolicznych. Byłoby błędem, gdyby na dzisiejszej liście zabrakło napojów słodzonych. Co prawda, częściowo już o nich wspominałem w kontekście omawiania napojów owocowych, ale chciałbym zaznaczyć, że jeszcze bardziej szkodliwe są słodzone napoje gazowane zawierające fosforany. Poza tym, że dostarczają one duże ilości cukru, to dodatkowo cechują się bardzo niskim pH, czyli wysoką kwasowością, a to nie sprzyja zdrowiu naszej jamy ustnej. Przeprowadzone badania dowodzą wprost, że regularne spożywanie tego typu produktów wiąże się z wyższym ryzykiem pojawienia się próchnicy aż o 53%. Co więcej, osoby, których dieta obfituje w napoje gazowane, mają trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju erozji zębów. Przyznam, że napoje słodzone uważam za jedne z najgorszych produktów, z jakimi mamy do czynienia w sklepach. Aktualny stan wiedzy jednoznacznie wskazuje, że napoje słodzone znacząco niszczą nasze zdrowie. Mówiąc konkretnie, podnoszą one poziom trójglicerydów, zwiększają ryzyko rozwoju choroby wieńcowej nawet o 35%, sprzyjają udarom mózgu i nadciśnieniu tętniczemu, zwiększają zachorowalność na cukrzycę typu 2 o 26%, nadmiernie pobudzają oś pod podwzgórze-przysadka-nadnercza, co wiąże się z pogorszeniem nastroju i pojawieniem się objawów depresyjnych, zwiększają stężenie kwasu moczowego we krwi, co może prowadzić do pojawienia się dny moczanowej, nasilają stłuszczenie wątroby zwiększają ryzyko nadwagi i otyłości i, co szczególnie istotne, osoby, które często je spożywają, są bardziej zagrożone rozwojem niektórych nowotworów, w tym raka ilita grubego, wątroby, prostaty i piersi. Mało tego, w jednym z renomowanych czasopism naukowych możemy przeczytać, że napoje słodzone przyczyniają się do przeszło aż 180 tysięcy zgonów rocznie na całym świecie. Pozostając jeszcze przy napojach, chciałbym zwrócić uwagę, że szkodliwym produktem dla naszego zdrowia są również rozpuszczalne napoje kawowe. Przy czym od razu podkreślę, że nie należy ich mylić z kawą rozpuszczalną, która wcale nie jest dla nas zła, jak wiele osób uważa. Rozpuszczalne napoje kawowe wyróżniają się bowiem tym, że na pierwszym miejscu w składzie mają cukier lub syrop glukozowy, zaś sama kawa stanowi w nich zwykle zaledwie od 5 do 10%. Tego typu produkt jest niczym innym jak źródłem cukru, który jak wiadomo ma negatywny wpływ na zdrowie, a jednocześnie nie oferuje on niczego dobrego i nie możemy mu przypisać właściwości zdrowotnych prawdziwej kawy. Do produktów, które niezbyt są korzystne dla naszego zdrowia, zaliczam też wysoko przetworzone niskiej jakości mięso, szczególnie to, które zawiera w składzie konserwant o nazwie azotyn sodu, który występuje pod numerem E250. Wysokie spożycie tego typu mięsa sprzyja rozwojowi choroby wieńcowej, udarów mózgu, niewydolności serca, cukrzycy typu drugiego i niektórych nowotworów, w tym raka lita grubego, piersi płuc i nerek. To, o czym mówię, wynika m.in. z tego, że podczas długotrwałej obróbki termicznej mięsa, tym bardziej jeśli zawiera ono wspomniany konserwant, dochodzi do powstania toksycznych związków, w tym nitrozoamin, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych czy heterocyklicznych amin aromatycznych. Z tego też względu dobrze jest zachować umiar przy spożywaniu mięsa zawierającego azotyn sodu oraz mięsa smażonego, grillowanego w sposób tradycyjny i wędzonego na gorąco przy czym jednocześnie chcę zaznaczyć, że jeśli stosujemy zbilansowaną dietę, w tym bogatą w świeże warzywa i owoce, to nie uważam, abyśmy musieli znacząco ograniczać dobrej jakości mięso nisko przetworzone. Podsumowując dzisiejszy odcinek, nasze codzienne wybory żywieniowe mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jak widać, wiele powszechnie spożywanych produktów, które na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, może faktycznie karmić różne choroby, od stanów zapalnych po przewlekłe schorzenia, w tym choroby serca, cukrzycę typu drugiego, a nawet niektóre rodzaje nowotworów. Kluczowym elementem w dbaniu o zdrowie jest więc świadome podejście do tego, co ląduje na naszych talerzach. I mam nadzieję, że niniejszy program pogłębi Państwa świadomość w tym zakresie. Aby jednak nie pozostawiać Państwa wyłącznie z informacjami dotyczącymi tego, jakich produktów unikać, chciałbym jednocześnie zaprosić do zapoznania się z filmem, w którym z kolei opowiadam, które produkty uważam za najzdrowsze i po które warto jak najczęściej sięgać. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.